kochani, tutaj Agnieszka i w tym treningu pokażę Wam, co jak ja sobie utrudniam ćwiczenie w taki sposób, żeby moja prawa albo lewa ręka, żeby ją po prostu poprawić. Czyli ćwiczenie, trening na szybką rękę. Zaczniemy sobie od tempa 60, jedynki od prawej. I to, co ja lubię sobie robić, to wyłączać moją lewą rękę najpierw. Wyłączam moją lewą rękę i sprawdzam, jak tam prawa, jak ona działa, jak ona odbija. Czy ma zapas? No prawa w tym tempie ma jeszcze zapas, ale jeśli na przykład dla Ciebie to już jest max, no to właśnie skup się na tym, co ona robi. Dodajemy lewą. One i enda, two i enda, three i enda, four i enda, one i enda, two i enda, three i enda, four i enda, one. Jeśli to tempo jest dla Ciebie ok, możesz przyspieszać do 90 i tak dalej. Zrobimy sobie jeden przykład szybszego tempa. Zostaje sama prawa. Chodzi o to, żeby właśnie poczuć ten ruch samej prawej ręki. To jest, ona się nic nie zmienia. W szybkim tempie właściwie prawa ręka powinna Wam grać z automatu. To samo z lewą ręką. No właśnie, mówiłam o lewym, o tym, co robi lewa ręka. Przejdziemy sobie do wolniejszego tempa i to samo zrobimy na lewą rękę. Gramy cały czas jedynki. Będziemy grać jedynki, ale wyłączymy prawą rękę i zobaczcie, jakie dziwne rzeczy wyjdą nam z lewą ręką. I zobaczycie, jeśli umiecie to utrzymać, to super. Dwa i trzy i enda, four i enda, one i enda, two i enda, three i four i enda. Wyłączam prawą rękę. Zostaje mi lewa. One i enda, two i enda. Świetne ćwiczenie też na time. Zaczęłam mówić jak robot, kto słyszał, ten wie. I enda, i enda, po, i enda. Super ćwiczenie na time. Nawet nie wiem. Trudno się mówi i nagrywa, ale mam nadzieję, że wybaczycie mi to. I enda, two, i enda, three, i enda, four, i enda, one. Ok, tempo 60. Przejdźmy sobie do tempa 80, sprawdźmy, czy nam się uda, czy nie uda. Możemy wyłączać prawą rękę teraz w krótszych dystansach, czyli po pół taktu, one i enda, two i enda, three. Skupiam się na tym, co robi lewa ręka. Gram super dokładnie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli podciągajcie tempo, sprawdzajcie, dojdźcie do waszej granicy. Gdzie jest ta wasza granica, gdzie lewa ręka będzie miała swój maks możliwości i utrudniajcie sobie między innymi w taki sposób, jaki Wam teraz pokazałam. Mam nadzieję, że to ćwiczenie Ci się przyda, że ta lekcja Ci się przyda. Jeśli tak, to daj mi znać w komentarzu albo kciukiem w górę, że chcecie oglądać takich lekcji więcej. Dziękuję Wam za dzisiejszy szybciej i ekspresowy trening i do zobaczenia w następnym. Pa!